Halo, halo, dzisiaj znowu następny, piękny dzień, który Pan Bóg dla nas przyszykował. Mam nadzieję, że macie ze sobą swoje Biblie, swoje miecze duchowe, którymi dajemy odpór diabłu. Zapraszam na kolejny odcinek. Kochani, dzisiaj otworzymy sobie Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, przeczytamy 37 werset. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Wiecie, kiedy czytam ten werset, to od razu sobie tak myślę, że tutaj jest podana ta zasada wzajemności, tak zwana złota zasada postępowania, która gdyby obowiązywała. Na całym świecie, gdyby wszyscy się do niej stosowali, to ten świat naprawdę byłby zupełnie innym miejscem. I my czasami, wiecie, jako chrześcijanie, tak mocno zapędzamy się w pewnych. Sądach, pewnych y, takim kategoryzowaniu różnych ludzi. Ten to jest taki, ponieważ zrobił to i tamto. Ten to jest taki owaki, ponieważ ma takie poglądy, albo chodzi do takiego kościoła, albo robi jakieś tam inne rzeczy. Mamy te swoje takie, wiecie, kryteria, te różne miarki w głowie i w sercu, którymi cały czas nieustannie mierzymy siebie i mierzymy innych. Te nasze miarki względem siebie, które stosujemy są o wiele łagodniejsze. <tum> Tam jest duży zapas um, po prostu różnych łagodzących okoliczności i tłumaczących dlaczego tak albo inaczej postąpiliśmy, ale względem innych te miarki są bardzo mocno pośrubowane, wyśrubowane. Te standardy, które pozwa nie pozwalają nam właśnie takim łagodnym, życzliwym okiem zobaczyć sytuacji drugiego człowieka i wtedy jesteśmy skorzy do tego, żeby sądzić, żeby podsumowywać, żeby kategoryzować, e, innych ludzi po prostu e, odsądzać od czci i wiary. E, teraz szczególnie, nie wiem, czy to widzicie, obserwujecie. Dla mnie to jest. Mm, takie znamienne, bo, ponieważ jest to przewidziane w Biblii, że będą takie czasy, że miłość oziębnie, że brat będzie wydawał brata, że nawet na śmierć będą prowadzić, że tak powiem, swoich bliskich, i będą mniemać, że robią to wszystko na chwałę Boga. I wiemy, że to miało miejsce w przeszłości, nam się w głowie nie mieści, że ludzie, którzy są wierzący, mogli w ten sposób robić, ale. Teraz ten czas końca widzimy, który się na naszych oczach tutaj rozgrywa, gdzie jest taka silna polaryzacja, dzielenie ludzi, tak? dzielenie ludzi na tych, którzy się szczepią, na tych, którzy się nie szczepią, na tych, którzy noszą maseczki, na tych, którzy nie noszą, na tych, którzy się zgadzają z systemem, na tych, którzy się nie zgadzają. I ja widzę i boli mnie serce, kiedy patrzę na ewangelicznych chrześcijan, czyli mówię już o takich chrześcijanach, którzy są nawróceni, tak? którzy doświadczyli Przełomu w swoim życiu duchowym, narodzili się na nowo, zaczęli żyć z Bogiem, są napełnieni duchem świętym i dają się wciągać na bazie różnych proroc, które są biblijne, które, które rzeczywiście mówią o tym, jak to się będzie działo w przyszłości, wciągają się właśnie w takie, takie sądy, takie osądzanie jednych drugich, tak? ponieważ. Mają jakiś pogląd, w jaki sposób, nie wiem, z nami bestii będziemy przyjmować, kto będzie zbawiony, kto będzie potępiony, jak, jak to wszystko będzie przebiegało, i na bazie tego swojego poglądu wyrażają swoje zdanie: dezaprobatę często, odrzucenie, brak, brak zrozumienia względem drugiego człowieka. Bo mają bardzo silny pogląd a, i mają podbudowę tego poglądu w Biblii. A, I to jest tak, jak przez wieki bywało, gdzie ludzie na tle religijnym a, dopuszczali się największych zbrodni i byli najbardziej okrutni, ponieważ mieli do tego wszystkiego motyw, wiecie, bo mieli jakąś właśnie podbudowę ideologiczną, czyli czuli, że mogą to zrobić bezkarnie, że tak powiem, mogą to zrobić. Swobodnie, nie muszą się tutaj szczypać, nie muszą się tutaj pilnować, jeśli chodzi o tą miłość, bo jest coś takiego jak prawda i ta prawda jest najważniejsza. I skoro ta prawda jest taka ważna, to ja na bazie tej ważności mogę zerwać relacje, mogę przestać kochać człowieka, albo się mówi, nie, że to jest miłość, tylko to jest taka miłość mądra, wiecie, taka miłość. Ja bym nie chciała mieć takich przyjaciół, ani takich rodziców, ani takich bliskich osób, które mnie tak kochają. Ale często się tak tłumaczy, że, że jeżeli się stawia tak ostro granice, czy wypowiada zdecydowanie swój pogląd, nawet nazywając pewnych ludzi właśnie, że są zwiedzeni, że nie idą za Bogiem, czyli po prostu szufladkując ich, oceniając ich negatywnie, to wszystko ubiera się jeszcze w taki płaszczyk miłości, że to jest. Z miłością robione, że to jest yy, bycie przywiązanym do prawdy, i to przywiązanie do prawdy powoduje, że, że ja jestem właśnie taki kategoryczny. Ciekawe, że to jest kategoryczność względem innych ludzi, a nie siebie samego. I, i to daje mi prawo, żeby kochać w ten sposób innych ludzi, właśnie w ten takich tak oceniając, ostro ich oceniając. I tutaj mamy ten werset, słuchajcie, 37. Ten werset mówi o tym, nie rób bliźniemu swemu tego, czego byś nie chciał, żeby tobie ktoś zrobił. Nie chciałbyś być tak potraktowany, jak sam traktujesz innych ludzi. Jeżeli kiedykolwiek ty, teraz, mój słuchaczu telewizu, że tak powiem, widzu yy, YouTube'owy, oglądasz to i byłeś potraktowany niesprawiedliwie, bo ktoś ciebie ocenił, ktoś ciebie osądził, ktoś ciebie potraktował. Nie zważając na to, jaką jesteś osobą, albo nawet nie pytając Ciebie o zdanie, tylko po pozorach, po tym jak coś tam zauważyli w tobie czy w Twojej wypowiedzi, ale nie zbadali tematu, nie wiedzą dokładnie, co ty myślisz i co ty czujesz, i po pozorach Ciebie ocenili, osądzili, to wie, że jest to bolesne. Szczególnie, jeżeli to pochodzi od osób wierzących, szczególnie, jeżeli to są osoby wierzące blisko Ciebie, które może Tobie kiedyś ufały. I nagle się od ciebie dystansują. Dystansują to jest taki najbardziej delikatny termin, określający to, co ludzie robią, kiedy przestają czuć życzliwość i miłość w stosunku do drugiej osoby. Można mieć różne poglądy i nadal być życzliwym i kochać drugiego człowieka, chcieć mieć z nim do czynienia, a nie oceniać go. Czyli może mi się wydawać, że twój pogląd nie jest właściwy że w tym momencie w, twoj, w Twoim życiu błądzisz, ale nie będę wypowiadał tych sądów na głos, nie będę o nich trąbił na Facebooku, nie będę wysyłał listów ostrzegających do innych ludzi, nie będę kręcił filmików na YouTubie, pokazując jak ktoś inny jest zwiedzony i jak źle wierzy, ponieważ Ciebie szanuję i, i rozumiem, że kochasz Boga i pragniesz być blisko Boga. I nawet jeżeli w moich oczach nie jest to takie kochanie, jakie być powinno, to będę się modlił o Ciebie. To będę się modlił o Ciebie, żeby twoja, Twoje zrozumienie było pełniejsze. Już pomijam tutaj fakt, że możemy i w tym momencie grzeszyć, myśląc, że my mamy pełniejsze zrozumienie niż ktoś inny. Ale jeżeli rzeczywiście jesteś tak pełen dobrych intencji, to módl się. Nie gadaj o innych. Jeszcze tym bardziej publicznie. Nie wypowiadaj ostrych sądów o innych ludziach, ale módl się o tą osobę i czekaj na zmianę, jeżeli naprawdę kierujesz się miłością. Tak więc czytamy tutaj, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Jeżeli Ty nie będziesz w ten sposób postępował względem innych ludzi, to też oni nie będą postępowali względem Ciebie. Nie potępiaj, Ty nie będziesz potępiony. Przebaczaj i też Tobie zostanie przebaczone. Jezus wzywa nas tutaj do takiej postawy proaktywnej, to się nazywa. To znaczy, kiedy ja nie czekam, aż inni ludzie zaczną mnie dobrze traktować, nie czekam, aż świat się zmieni, ale ja, idąc za Chrystusem, wybieram inny wzorzec postępowania. I y, niektórzy chrześcijanie, wiecie, lubią na przykład przywoływać taki przykład, że Jezus też sądził, bo on też prosto w twarz mówił faryzeuszom, że są jak groby pobielane i tam się wściekał na nich, wyganiał przekupnią ze świętyni i że jemu też nerwy puściły. I, I podają taki przykład, żeby usprawiedliwić to, jak oni traktują niektórych ludzi, swoich braci czy siostry w wierze. Mając, nie wiem skąd, taki mandat, taki bilet od Pana Boga, wiedząc kto jest faryzeuszem, a kto nie i... I patrząc na, na to, jak Jezus traktował tych ludzi, akurat, nie patrząc jak traktował innych, tak, jak traktował większość ludzi, z którymi się stykał, kiedy czytamy Ewangelię. I niektórzy ludzie właśnie stosują taki przykład, żeby usprawiedliwić te swoje frustracje spowodowane innymi ludźmi czy innymi poglądami, żeby usprawiedliwić swoją złość, czy nawet swój nieobrzezany, że tak powiem, charakter. Niepoddany Bogu charakter, i wychodzą z tego bardzo brzydkie rzeczy. Tak więc, kochani, dzisiaj mówię trochę pod wpływem moich ostatnich doświadczeń, tego, co, co widzę, że się dzieje w Polsce, wśród e, kościołów. E, doświadczam tego nawet od swoich najbliższych osób, e, które zamykają swoje serca przede mną, ponieważ, ponieważ się zaszczepiłam, e, więc, dla niektórych ludzi oznacza to, że. Nie wiem, zmierzam prostą drogą do piekła, albo przyjałam z nami bestii, ponieważ tak ich głowy to interpretują. I nieważne jest w ogóle to, jaką jestem osobą, jak przez te wszystkie lata żyłam, jak prowadziłam innych, jak budowałam ich serca, jak pomagałam. To jest wszystko nieważne i wyrzucają to do śmietnika. Jedno zdanie z moich ust potrafi przekreślić wszystko, co robiłam do tej pory. E, jeden czyn e, typu zaszczepienie potrafi pokazać im prawdziwą agatę Strzyżewską. E, wiecie, to nie jest. To nie jest ewangeliczne postępowanie. Jeżeli pozwalamy, żeby jakikolwiek pogląd, nasz, e, nasze zrozumienie pisma, dawało nam przyzwolenie do tego, żeby. Potępiać, osądzać i odrzucać swojego brata czy siostrę w wierze, to znaczy, że straciliśmy z naszego pola widzenia Jezusa Chrystusa i to, tego, co On zrobił dla tej osoby. I wyrzucamy wszystkie inne wersety z Pisma Świętego, gdzie jest mowa o tym, że jeżeli widzisz swojego brata, który upada, to Mu pomóż, to módl się o Niego. Uważaj też, żeby sam nie upadł, ale pomóż Mu. Nie odwracaj się od Niego. Nie traktuj Go, jak. Trendowatego. Nie uważaj go za zwiedzonego, tylko właśnie bądź bliżej. Tak jak ty chcesz, żeby cię traktowano, tak samo ty traktuj. Nie chciałbyś być odrzucony, nie chciałbyś być e, osądzony, e, na margines wykluczony. Być może tego doświadczyłeś. To nie jest fajna sytuacja. Nie rób tego innym ludziom. To jest mój dzisiejszy apel. Poszło trochę. Prywatnie, trochę z mojego doświadczenia, może trochę z mojego obolałego serca, ale, ale wierzę, że o takich rzeczach też trzeba mówić, bo teraz jest dużo takich osób, które głośno krzyczą, gadają, są bardzo przekonujące, używają pisma świętego w bardzo płynny sposób i prowadzą innych do takiego niezdrowego radykalizmu niezdrowego, dlatego że polegającego na wykluczaniu innych, na osądzaniu sytuacji, a nie na wgląd w swoje własne serce. Tak, czy kierują ich wzrok na innych, na rządy, na Billa Gatesa, na nie wiem, na system, a nie na swoje własne serce. Jezus nauczał w ten sposób, że cały czas pokazywał: spójrz na siebie, spójrz na swoje serce tu zrób porządek, tu zrób remament. Nie próbuj zmieniać świata, zanim tu nie zaprowadzisz porządku. Jeżeli stracimy to z naszego pola widzenia, jeżeli nie będziemy mieli tego na uwadze, to po prostu niedługo sobie wszyscy powybijamy oczy, zęby i pozabijamy siebie nawzajem, i to, mm, i to wszystko będzie w imię pięknych, zniosłych biblijnych prawd i proroctw, które są prawdziwe. Nie możemy do tego dopuścić, kochani. Drogi Boże, ja cię proszę o to, żebyś ty nie pozwolił złu się lęgnąć w naszych kościołach, w naszych wspólnotach, wśród chrześcijan. Ja wołam o to, żebyś, żebyś Ty wypowiedział swoje słowo, które będzie głośne mnie, ponieważ my też sprzeciwiamy się temu. My chcemy być Twojego ducha. My chcemy być pełni miłości i zrozumienia względem innych ludzi, nawet jeżeli mają według nas błędne poglądy albo robią coś nie tak. Nawet jeżeli mamy inne podejście, po prostu, to chcemy być ludźmi, którzy są jak matki i ojcowie, którzy potrafią znieść to, że ich dzieci robią różne rzeczy, że są niedojrzali i nadal ich kochać, i nadal ich prowadzić, i nadal się o nich troszczyć. My chcemy, według tych słów, które dzisiaj czytaliśmy, nie osądzać, nie potępiać i przebaczać na bieżąco, puszczać wszystko, co co jest grzechem i co jest nieodpowiednie, ale z drugiej strony zauważać wszystko, co jest grzechem, co jest nieodpowiednie, co nie jest biblijne, ale z drugiej strony przygarniać grzeszników. Przygarniać tych, którzy może na tym etapie nawet nie są skruszonymi grzesznikami, ale, ale, ale pysznymi, ale takimi, którzy nie wiem, nie dostrzegają jeszcze swojego błędu. Chcemy umieć ich kochać i chcemy ich traktować tak, jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Proszę Ci, Boże, żebyś dał nam do tego siłę i mądrość, um, bo chcemy Ciebie naśladować, chcemy, żebyś Ty był naszym mistrzem i, i chcemy po prostu jedności w Tobie. Nie. Nie jedności w, w poglądach, nie, nie jedności, która jest oparta na tym, że wszyscy będziemy tak samo myśleć, czy to samo robić, ale jedności, która jest w duchu, która polega na tym, że wszyscy należymy do naszego taty w niebie, do Ciebie. Eee, proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. O, wow, dzisiaj troszeczkę dłuższy ten filmik był, ale jakoś tak czułam, że muszę o tym powiedzieć. Pewnie po tym filmiku wiele osób już nie będzie mi oglądało. Albo wykasują mnie, albo się ode mnie zdystansują. Już czekam na te wszystkie komentarze, które pewnie będą negatywne. Nie jest łatwo być dzieckiem Bożym. Nie jest łatwo być sobą. Mówić o tym, co się, w co się wierzy, co się myśli. Ale z drugiej strony też nie ma co się ukrywać. Tak więc dziękuję tym z Was, którzy pomimo tego, że może macie inne poglądy niż ja, być może jesteście w innym kościele niż ja, nie zgadzacie się ze mną w bardzo wielu sprawach, ale pomimo tego yy, jesteście życzliwi i pomimo tego modlicie się o mnie i o to, co staram się robić, pomagając innym ludziom. Dziękuję za to. Dziękuję szczególnie, właśnie szczególnie, szczególnie tym osobom. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Trzymajcie się.